Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Poseł Brown się wkurzył i zniszczył choinkę. Znamy listę najbardziej nieuprzejmych miast w Polsce. Dlaczego WOŚP powinien grać do końca świata i jeden dzień dłużej? Kara za homofobiczną ciężarówkę w Szczecinie. Kolejny popis głupoty Wiktora Orbana. Nowak Dziokowicz i jego kłopoty z ojcem w Australii. O tym m.in. będzie w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Niedziela, 29 stycznia. Maciej Orłoś, zaczynamy. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zabrał z budynku krakowskiego sądu ustawioną tam przez sędziów choinkę, wyniósł na zewnątrz i wepchnął do kosza na śmieci. Chłopie, coś się zrobił! Przy okazji zniszczył większość bombek. Dlaczego Grzegorz Braun tak zrobił? Skąd ta furia? Poseł tak wytłumaczył na Twitterze swoje zachowanie. Eksponowanie w gmachu sądu dekoracji, rekwizytów i emblematów nielicujących z powagą wymiaru sprawiedliwości RP domagało się pilnej interwencji. Why so serious? No tak, tak zwanej interwencji poselskiej. Choinka została przygotowana przez sędziów, wystawiona na aukcję na rzecz WOŚP, a była udekorowana m.in. ozdobami z flagami Unii Europejskiej oraz hasłami wspierającymi represjonowanych sędziów czy środowiska LGBT. Więc Grzegorz Braun poszedł do sądu, zobaczył choinkę z wrogimi bombkami, chwycił ją i z wściekłością wyrzucił do kosza. Pogadał na odwal się z policjantami, a następnie poszedł sobie i nawet szczęść Boże nie powiedział. To nie licowało z powagą sądu, kochani. Taka sytuacja. Poseł Braun zachował się niegrzecznie, ale spójrzmy na sprawę niegrzecznych zachowań nieco szerzej. Międzynarodowa Platforma Edukacyjna Preply opracowała ranking najbardziej niegrzecznych miast w Polsce. Dziwnie to brzmi, ale tak, powstał taki ranking. I kto jest ze wejścia? Autorzy posłużyli się opinią około 1500 mieszkańców z 19 największych miast, których zapytano o częstotliwość obserwacji pewnych nieuprzejmych zachowań. Jakie nieuprzejme zachowania brano pod uwagę? No na przykład kradzież i niszczenie choinek. Żartuję, nie ma czegoś takiego na liście. A teraz już serio. Ignorowanie nieznajomych, rozmawianie w miejscu publicznym przez głośnik w smartfonie, niezwalnianie pojazdem w pobliżu pieszych, wpychanie się w kolejkę, niedawanie napiwków lub bycie niegrzecznym wobec pracowników obsługi. I uwaga, uwaga, na trzecim miejscu Warszawa, na drugim Lublin, a na pierwszym Łódź, czyli to Łódź jest najbardziej niegrzecznym miastem w Polsce. Autorzy raportu podkreślają, na szczęście, że to wcale nie znaczy, że w nieuprzejmym mieście nie ma ludzi uprzejmych, bo oczywiście są. Za dużo tutaj chyba przeczeń w tym zdaniu, a więc jeszcze raz, oczywiście w nieuprzejmym mieście mieszkają także ludzie uprzejmi. Co mogę potwierdzić, w Łodzi bardzo często spotykałem i spotykam ludzi uprzejmych, podobnie w Warszawie. Przy okazji powstał też ranking miast najbardziej uprzejmych. Oto wyniki. Na trzecim miejscu Gdańsk, na drugim Katowice, a na pierwszym ex aequo Szczecin i Wrocław, co zdaniem autorów rankingu może wynikać z tego, że miasta te leżą blisko Niemiec, a więc jest tam więcej pozytywnej energii oraz ludzie lepiej zarabiają. No nie wiem, czy ten wątek bliskości Niemiec to jest dobra wiadomość dla niektórych polityków. Się boję. Co sądzicie na temat tego rankingu? Uprzejmie proszę, dajcie znać w komentarzach, czy mieszkacie w miastach uprzejmych, czy nieuprzejmych i czy rzeczywiście można powiedzieć, że Łódź jest nieuprzejma, a na przykład Wrocław jest uprzejmy. Prawdopodobnie fakt, że choinka w krakowskim sądzie była wystawiona na aukcję WOŚP, nie wiem, czy Grzegorz Braun o tym wiedział, ale wykluczyć nie można, był jednym z głównych przyczyn ataku posła na choinkę. No właśnie, dziś, w niedzielę 29 stycznia w całej Polsce odbywa się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ciekawe, ile sekund poświęcą temu wydarzeniu wiadomości. Nagrywam ten WTS w sobotę, więc nie wiem, mogę tylko zgadywać, że albo w ogóle nic nie powiedzą, albo to będzie sekund góra 20. Pamiętam taki argument TVP sprzed kilku lat, że skoro finał WOŚP relacjonuje inna stacja, to Telewizja Polska nie ma powodu, by o tym mówić. To jest tak, jakby odbywał się finał mundialu z udziałem Polaków i TVN nie powiedziałby o tym meczu, bo transmisja była w TVP. Czyli, jak to się mówi, argument zupełnie od szapy. Przy okazji powiem wam, że moim zdaniem WOŚP jest nam, Polakom, potrzebny nie tylko dlatego, że zbierane są pieniądze na sprzęt medyczny,
ale dlatego, że orkiestra nas jednoczy, oczywiście do pewnych granic niestety, i wprowadza niesłychanie dużo pozytywnej energii, która bardzo jest nam potrzebna. W dniu finału jesteśmy dla siebie bardziej uprzejmi niż zwykle, niezależnie od miasta, w którym mieszkamy i od miejsca w rankingu nieuprzejmych miast. Więc jeśli kiedyś będzie tak, że wszystkie szpitale w Polsce będą już miały wszystkie urządzenia, w co wątpię, ale załóżmy, i w ogóle nie będzie trzeba dla nikogo grać, bo wszyscy będą wszystko mieć, to i tak uważam, że WOŚP powinien grać, bo trudno sobie wyobrazić Polskę, ale także wiele miejsc na świecie, gdzie działają sztaby, bez tego wydarzenia. Trudno to sobie wyobrazić. Jeszcze jak? No ale oczywiście i tak nie grozi nam sytuacja, że wszyscy wszystko będą mieli. Zawsze będą ludzie potrzebujący, więc spokojna głowa, WOŚP będzie grał do końca świata i jeden dzień dłużej. Szczecin jest co prawda najbardziej uprzejmym miastem w Polsce, ex aequo z Wrocławiem, ale mieszka tam pewien człowiek, który dość nieuprzejmie jeździł ulicami tego miasta, siejąc nienawiść i mieszając ludziom w głowach. Ja przecież się znam na burakach i jeszcze takiego buraka wielkiego nie widziałem. Tak w każdym razie zdecydował sąd. Chodzi o kierowcę furgonetki, która jeździła po Szczecinie z hasłem "Czego lobby LGBT chce uczyć dzieci?" I tu kilka przykładów było, które pozwólcie pominę. Było też hasło "Stop pedofilii". W uzasadnieniu wyroku czytamy: "Zestawienie tych treści, a więc wyrażeń "Czego lobby LGBT chce uczyć dzieci?" i "Stop pedofilii" należy odczytywać łącznie, przyznając jednocześnie, że obecnie toczy się spór, jak powinno wyglądać wychowanie seksualne dzieci. Jednak nie usprawiedliwia to prowadzenia kampanii, podczas której utożsamia się społeczność LGBT z pedofilią. Kierowca będzie musiał pokryć koszty procesu, zapłacić 15 tysięcy złotych grzywny oraz przekazać 10 tysięcy złotych na schronisko dla zwierząt. Z tym, że wyrok jest nieprawomocny, więc może być jeszcze różnie. Tak czy inaczej, dobrze jest zobaczyć, jak ewidentna bezczelność, manipulacja, podszyte równie ewidentną i bezczelną głupotą, dostają po łapach. A propos głupoty, Viktor Orban znowu przypomniał o sobie. Na spotkaniu z dziennikarzami w Budapeszcie powiedział, że celem Rosji jest przekształcenie Ukrainy w ruinę, aby Zachód nie mógł odebrać jej jako nagrody. Według Orbana Rosjanom już się to udało, bo Ukraina, podobnie jak Afganistan, jest obecnie ziemią niczyją. Po tych słowach ambasador Węgier w Kijowie został wezwany do szefa ukraińskiego MSZ i musiał się tłumaczyć. A przypomnę przy okazji, że Węgry nie zgodziły się na pomoc wojskową dla Ukrainy, nie zgodziły się nawet na transporty broni przez swoje terytorium, więc co oni właściwie robią w NATO, tudzież w Unii Europejskiej, trudno powiedzieć. A mieli kiedyś takie genialne grupy muzyczne, na przykład Omega czy Lokomotiv GT. To trochę obok tematu, wiem. Wielka szkoda, że trafił im się przywódca o, jakby to powiedział Kubuś Puchatek, bardzo małym rozumku. I w dodatku bardziej tchórzliwy od samego prosiaczka. Jestem taki wielki! Oczywiście, że tak. Zajmijmy się teraz przez chwilę kulturą. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że Antoś zamierza nawiązać tym razem do WOŚP. Wspaniale. Antosiu, witam. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym bardzo, ale to bardzo serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tak generalnie, ale polecam Państwu już tak od siebie prywatnie aukcję Sztabu Żyrardów. Na stronie Sztabu Żyrardów na Allegro można wylicytować m.in. wspaniałe zdjęcia, kolekcjonerskie albumy czy warsztaty z laureatami WordPress Photo. Wśród nich m.in. zdjęcie wykonane w 1986 roku w Afganistanie przez samego Radosława Sikorskiego. Ale mamy też możliwość wylicytowania albumu Chrisa Nidentala oraz kawkę z mistrzem, w trakcie której sam Nidental podpisze album i zapewne zadba o wspaniałą atmosferę. Oprócz tych dwóch fantów jest jeszcze cała masa wspaniałości od laureatów WordPress Photo. Moim zdaniem gra zdecydowanie warta świeczki, więc zachęcam jeszcze raz do wzięcia udziału w licytacji Sztabu Żyrardów i oddaję głos do studia. Siema! Już tak tradycyjnie właściwie polecam Wam w WTS-ach filmy albo seriale, tym razem też to zrobię. Chodzi o hiszpański serial Alfa Males, czyli Samce Alfa na Netflixie. Genialny serial, wszystko w nim genialne. I scenariusz, i aktorstwo, i dialogi, i pomysły, i humor, a przede wszystkim przesłanie. A przesłanie jest takie, że żyjemy w dziwnych czasach, w których mieszają się męsko-damskie role, w których rządzą media społecznościowe i wszystko to jest, krótko mówiąc, porąbane, a nieładne słowo, zagmatwane, pokręcone, nieoczywiste.
Do tego dodajmy jasne barwy tego serialu, bo rzecz dzieje się w Madrycie i mamy coś naprawdę dowcipnego, inteligentnego, bystrego i jeszcze miłego dla oka. A co tam, panie, w polityce? No, znowu pojawia się ten argument bez sensu zupełnie, żeby w sprawie udziału rosyjskich i białoruskich sportowców nie mieszać sportu z polityką. Jak coś takiego słyszę, to od razu mam ochotę powiedzieć, że to nie jest żadna polityka, tylko rosyjska zbrodnia, zabijanie, gwałty, kradzieże i niszczenie. Dlaczego o tym wspominam? A dlatego, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski kombinuje już, co by tu zrobić, żeby rosyjskich sportowców dopuścić do igrzysk w Paryżu w przyszłym roku, bo już zaczynają się eliminacje do olimpiady. I co jeśli wojna się skończy, ale dopiero jesienią tego roku albo za rok? Rosjanie będą pozbawieni szansy na udział w zawodach. Prawda? Jakie to empatyczne podejście MKOL-u do zawodników z Rosji, jaka troska o nich. A ja bym powiedział, spadać mi na drzewo z tym tematem. Niech wykluczenie Rosji będzie problemem Rosji, a nie naszym. Skupmy się lepiej na tym, jak wspierać Ukrainę. Kolejny przykład tak zwanego niemieszania sportu i polityki mamy podczas Australian Open. Tam w ogóle poszło chyba nie po myśli organizatorów, bowiem w finale singla pań grały Białorusinka z Rosjanką. Co prawda nie występowały pod flagami swoich krajów, ani nie grane były hymny, ale gdyby to był Wimbledon, to by takiego finału nie było, bo Brytyjczycy mieli jaja, żeby nie dopuścić zawodników z Rosji i Białorusi do startu. A w Australii jest inaczej. No ale nie tylko tam, więc mniejsza z tym. Natomiast Australian Open ma jeszcze jedno wyzwanie. Dotyczy Serba Nowaka Dżokowicza, który dotarł do finału i miał szansę na 10. zwycięstwo w tym wielkoszlamowym turnieju. Kiedy oglądacie ten program, ten WTS, to już wiadomo, czy to zrobił, czy nie. Tak czy siak, rok temu organizatorzy Australian Open mieli z nim kłopot, bo chciał grać, ale nie chciał się szczepić przeciwko koronawirusowi, więc nie został dopuszczony do gry. W tym roku z kolei kłopot dotyczył ojca Dżokowicza, który pozował do zdjęć z rosyjskimi fanami tenisa. Wyglądało na to, że świetnie się z nimi bawił po meczu syna z rosyjskim tenisistą Andrejem Rublewem, przy czym jeden z rosyjskich fanów miał na sobie koszulkę z ogromną literą Z, a pozostali trzymali rosyjskie flagi, podobizny Putina i w ogóle nie krępowali się w okazywaniu proputinowskich emocji. A służby porządkowe oczywiście reagowały niemrawo. Potem ojciec Dżokowicza tłumaczył się z tego, że to tylko tak przypadkiem wyszło i kolejny mecz syna postanowił oglądać w pokoju hotelowym, natomiast Nowak tłumaczył ojca, mówiąc, że on przypadkiem pozował z Rosjanami do zdjęć, że pomylił Rosjan z Serbami. To wszystko są fakty. A poza tym tenisista złożył jakże piękną deklarację dotyczącą wojny. Jesteśmy przeciwni wojnie. Nigdy nie będziemy popierać żadnej przemocy ani wojny. Wiemy, jak to jest straszne dla rodzin, dla ludzi w każdym kraju, który zostaje dotknięty wojną. Prawda, jak pięknie powiedziane. Tyle, że ani słowa na temat tego, kto jest oprawcą, a kto ofiarą, ani słowa o Rosji. Co za dyplomacja, zupełnie jak papież Franciszek. Tam papież katolików, tu papież tenisa, widać, papieże tak mają. Powiedzieć tak, by nic nie powiedzieć. Bo przecież nie mieszajmy sportu z polityką, prawda? I to tyle tym razem w WTS-ie. Dzięki za suby, lajki, komentarze, udostępnienia, patronowanie. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.